The BSSTC .pl company is a producer of security systems for air and land traffic. Although the company exists since 2013, its employees have over 20 years of experience in the production and integration of obstacle lighting, telecommunications, teleinformatics, as well as automation and control systems for the industry. It is one of the reasons why its proprietary corporate solutions are far ahead of existing systems, both in terms of technology as well as functionality. The BSSTC.pl company has been founded by science and technology aficionados. The knowledge and competences allowed implementing advanced technologies from many fields such as telecommunications, computer science, electrical engineering, electronics, photonics, mechanics and automation. Due to their remarkable commitment and professional approach, the company was commissioned with responsible orders since the very beginning, which enabled its rapid development. Myślę, że bezpośrednim powodem tak dynamicznego rozwoju jest to, co udało nam się zyskać w obszarze synergii pomiędzy doświadczeniem o charakterze naukowym i pracami stricte biznesowymi. Wiedzieliśmy, co chcemy osiągnąć w obszarze biznesowym i jakie technologie dobrać, żeby to osiągnąć, a to doświadczenie było dla nas dostępne z obszaru nauki. Przede wszystkim bardzo dobra jakość produktów za rozsądną cenę. To jest jeden z naszych kluczowych obszarów, których chcemy dostarczać nasze produkty. To znaczy produkt musi mieć rozsądną cenę i bardzo wysoką jakość. Jednocześnie mamy przewagi technologiczne polegające na tym, że nasze produkty są bardzo małe. Według naszego rozeznania w tej chwili najmniejsze na świecie, jeżeli mówimy o niektórych segmentach lamp. To wszystko powoduje, że budujemy przewagę technologiczną, która przekłada się bezpośrednio na korzyści finansowe dla naszych klientów, ponieważ w naszej branży małe produkty oznaczają niskie koszty montażu, tym samym klient kupując nasze rozwiązanie, które nie jest wygórowane cenowo, jednocześnie odnosi korzyści na etapie montażu. Z racji tego, że prace są wykonywane przez wyspecjalizowane grupy montażystów, którzy posiadają uprawnienia alpinistyczne, zdobywanie tych umiejętności wiąże się z długim czasem, tym samym zakup takich usług jest również kosztowny. No i z tego względu minimalizacja wszelkiego rodzaju gabarytów wagi powoduje przyspieszenie montażu, a tym samym obniżenie kosztów. Nasze szacunki wykonawstwa takiej instalacji w naszym wydaniu to 30% niższe koszty montażu i całej instalacji względem rozwiązań konkurencyjnych, które można nabyć na rynku. The company consists in people who have gained extensive experience in the course of implementing many complex researches and engineering projects. Its main activity is focused on production and implementing R&D research. Therefore, the company works closely with universities and research institutes. Od procesu projektowania do realizacji minęły około 2,5 do 3 lat. Na nowej części budowanej elektrowni zainstalowaliśmy około 80 lamp różnego typu, które oznakowują obiekt zarówno w dzień, jak i w nocy. Cały obiekt elektrowni Opole, włącznie ze starą częścią, to jest w okolicach 200 lamp różnego typu, zarówno czerwonych, jak i białych, które powodują, że z dużej odległości ten obiekt jest bardzo dobrze widoczny przez statki powietrzne, jak i przez mieszkańców, którzy ten obiekt w okolicy oglądają. One of the most spectacular projects consists in assembling obstacle lamps on one of the tallest buildings in Warsaw and Europe, Warsaw Spire. The 49-story office building is 220 meters high. Na tym budynku, jako jednym z niewielu na chwilę obecną w Warszawie, zainstalowane są lampy dzienne oświetlenia przeszkodowego koloru białego, które podczas dnia błyskają. W nocy również budynek jest oznakowany, wykonywaliśmy cały kompleks tej instalacji, więc i również nocne, wówczas lampy świecą na kolor czerwony. The BSSTC.pl company designs, manufactures and installs all types of obstacle lighting lamps which are accordant with international ICAO standards and the requirements of the Civil Aviation Authority. Obstacle lamps were placed, for example, on the tower of the largest cement plant in Europe, the Gurajde cement plant, located near Opole. Za nami już pierwsze próby zdobycia rynków zagranicznych.
i nasze produkty pracują w tej chwili w Niemczech, w Irlandii, w Holandii i na tych rynkach udało nam się zaistnieć. Natomiast w tej chwili to, co jest jednym z kierunków naszych rozwoju, to sprzedaż naszych produktów za granicę w szerszym zakresie, ponieważ rynek polski jest dobry na początek, ale de facto jest to rynek dosyć mały. Interesują nas gospodarki wysoko rozwinięte, ponieważ takie gospodarki posiadają obiekty wysokościowe, a posiadacze obiektów wysokościowych to są nasi główni klienci. Obstacle lamps produced by BSSTC.pl are used for night and day marking of objects which are recognized by the Civil Aviation Office and the Air Force Command as air traffic obstacles. Such facilities include, for example, the Lafarge-Holcim cement plant in Małogoszcz. Another example of a successful implementation consists in the Dickerhoff cement plant in Nowiny, near Kielce. The activities undertaken by Opole Company constitute a contribution to the development of the market, which is experiencing a boom for over a dozen years now, mainly due to innovative patents in the field of photonics, large-scale integration systems and control algorithms. The company from Opole offers all types of obstacle lighting lamps, low, medium and high intensity. Potrafi się odnaleźć przede wszystkim na rynku polskim, europejskim, a teraz również i światowym, ale też potrafi się odnaleźć w tym, jak pozyskać fundusze europejskie. Właśnie dzięki dotacjom z funduszy europejskich firmy opolskie mogą się rozwijać. Może pojechać do Dubaju i powiedzieć: słuchajcie, też jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. The market on which BSSTC operates develops dynamically and the company does so as well. It is appreciated during many competitions. It can account for the 2017 Innovation Laurel for the best innovative products in the Stanisław Staszic competition and in 2018 it also received the Opole Brand Award. Firma jest doskonałym przykładem tego, jak można się dynamicznie rozwinąć w Opolu, w województwie opolskim, wyjść na zewnątrz, pozyskać rynki zewnętrzne. Właśnie na takich firmach zależy nam w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Korzystamy chętnie z funduszy unijnych w różnych zakresach, zarówno w obszarze nowych technologii, opracowywania i pozyskiwania technologii, jak i w obszarze wsparcia sprzedaży, również w obszarze układania produkcji, w obszarze systemów B2B dedykowanych dla nas i naszych klientów. The company also contracts R&P class ICT systems dedicated for the industry. They are characterized by the possibility to visualize the condition of key devices and parameters. They include a wide range of possibilities with a simple, clear and pleasant graphical interface, allowing for quickly implementing software in an enterprise. Systemy teleinformatyczne w działalności spółki skupiają się na dzień dzisiejszy głównie w obszarze rozwiązań systemowych dla zakładów przemysłowych. Głównie w takich obszarach czy działach jak logistyka, kontrola jakości surowców, kontrola jakości produktów, przepływ informacji, jak również w ostatnim bardzo mocno czasie kontrola nad pracownikami, nad sprzętem. Takim najnowszym segmentem to właśnie kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłowych, gdzie głównie tutaj w tym momencie zwracamy uwagę na możliwości wykorzystania takich troszeczkę automatycznych pracowników ochrony, którzy są w stanie zweryfikować przez nasz system, czy pracownik ma odpowiednie uprawnienia do pracy na odpowiednim stanowisku. Następnie jesteśmy w stanie zweryfikować również, czy jest w stanie
trzeźwym do wejścia na teren zakładu. Jest to na tyle istotne, że na dzień dzisiejszy w wielu zakładach dba się bardzo mocno o bezpieczeństwo higieny pracy i o bezwypadkowość. Rynek lotniczy jest rynkiem, który rozwija się w sposób dynamiczny, ponieważ cały czas jesteśmy w takiej fazie jako ludzkość, że chcemy zmniejszać czasy, w których się poruszamy. Tak więc liczba obiektów w rozumieniu lotnisk wzrasta, ale również z drugiej strony gęstość zaludnienia powoduje, że w miastach powstają coraz wyższe budynki. To wszystko jest skorelowane z infrastrukturą, na przykład telekomunikacyjną, a w infrastrukturze telekomunikacyjnej mamy naszych kolejnych klientów. Ci wszyscy gracze na rynku potrzebują materiałów budowlanych, takich jak na przykład cement, i to cementownie są kolejnym naszym dużym odbiorcą. Tak więc jak najbardziej można powiedzieć, że jesteśmy wpisani w DNA nowoczesnej gospodarki.